Mamy w tym momencie tak dokładnie jedno mecze się... A, zobaczymy dokładnie tu, walka o miejsce, drugie. Dawid Frankowiak i kolejni zawodnicy w tym momencie spokojni, oczywiście niektórzy poniżej jednej rundy miną. Ładnie, tak, Linda Sitkowa. Czyli ona jako numer jeden w kategorii, przypomnę, młodziczka. Panie dyrektorze, który to już raz? Ta piękna impreza w Kociegłowach. No, impreza w dniu dzisiejszym jest odzywana 43. edycja, a od naszego jubileuszu narodowego polskiego, od stulecia niepodległości Polski, władze samorządowe wyszły z taką propozycją, że od stulecia zawsze 11 w Kociegłowach, dopóki będzie sport, działacze będą zaangażowani, ta impreza będzie się odbywała w tym właśnie dniu 11, bez względu na jaki dzień tygodnia wypadnie. No, głosy, które do mnie docierają, czyli od ludzi przyjezdnych, od ekip zagranicznych, są zadowoleni. Wysoka ocena imprezy. No, ja też przez samą swoją skromność powiem, że ja też bym tak ocenił, że impreza jest na dobrym poziomie organizacyjnym, sportowym, pod każdym względem, co powinno być, jest na nasze warunki polskie zapewnione i spełnione. Duża frekwencja, piękna pogoda, to zawsze pan zapewnia? No właśnie, to też takie pytania dzisiaj były. Skąd ta frekwencja? Ja zawsze argumentuję, że to jest frekwencja, zresztą w danym roku kalendarzowanym tej dyscypliny jest nie do pobicia, jeżeli rekord padnie. Zawsze ta frekwencja, czy na wyścigu naszym, czy innym jak jest, ona jest zawsze większa jak Mistrzostwa Polski. No bo wiadomo, na Mistrzostwa Polski trenerzy tylko wysyłają zawodników tych, którzy mogą walczyć o prymat, prezentują dobry poziom sportowy i stąd się właśnie to bierze, że Mistrzostwa Polski mają niższą frekwencję od wyścigu Pucharu Polski w Kociegłowach. Zawodnicy ze Śląska i z pana klubu? No, zawodnicy Śląska, to już powtarzałem w poprzednich latach w wywiadach, takie założyłem cel, takie marzenie i to marzenie się spełniło i to jest uważam, dla dobra kolarstwa przełajowego w Polsce, że no, kolarstwo przełajowe zostało geograficznie przesunięte na centrum i południe Polski. Lata, 20 lat do tyłu, żeśmy jeździli północ, zachód, teraz zachód, północ.
przyjeżdża do nas, a co za tym idzie? Za tym idzie, że większość klubów zostało wciągniętych w tą konkurencję, w dyscyplinę. Jak obserwujemy nawet przygotowania zawodników z grup zawodowych, coraz więcej zawodowców przygotowuje się do sezonu przełajowego poprzez przełaj. Pomimo, że przełaj nie jest olimpijską dyscypliną, jest to impreza nieolimpijska, jednak no, ta frekwencja świadczy o tym, że jest duże, duże zapotrzebowanie na tą dyscyplinę sportu. Bardzo dobrze, myślenie. O, Wiktor, szybciej zeskocz. Musisz to przejść. Hop, Dominik, trzymaj grupkę. Na twardo! Dawaj, Stasiek! Oglądam, bo chyba będzie, tak będzie, Dawid Lewandowski, a więc dzisiaj, jeśli chodzi 246, kończy z Magdalena Oskar Maśka, ale jest reprezentant, widzę, Akademii Boneckiej Team, druga lokata i spoglądam, bo chyba tam kolega klubowy również, 204 na mecie, a więc w tym momencie Wiktor Czekaj, 205. Kategoria młodziczka, zapraszam serdecznie, najlepszą szóstkę zgodnie z regulaminem, miejsce szóste Anna Bielawska, opty okular Jelenia Góra, miejsce piąte Emilia Bindasz, grupa kolarska Wiktoria Rybnik. Na miejscu czwartym Antonie Cermanowa, autor Team Stupno. Na miejscu trzecim Karolina Friedrichowa, auto Skoda Mlada Bolesław. Na miejscu drugim Maria Okrucińska, UKS Kopernikus, SMS Toruń. A numerem 1 Linda Sitkowa, ACK Stara Wieś nad Odwieśni. Yeah.
dekorują pan Janusz Bosie, również pan wiceprosta Mariusz Morawiec, sekretarz gminy pan Krzysztof Wąg. Duże kolejne brawa dla kategorii młodziczka. Jeszcze, jeszcze niech błysną tutaj dla tych młodych zawodniczek. Kategorii młodzika najlepsza szóstka dzisiaj wygląda następująco. Zapraszam serdecznie. Miejsce piąte. Igor Juszczak, UKS Koźminianka, Koźminek. Miejsce piąte. Mateusz Filgas, ACK Stara Wieśnia, Odrynici. Miejsce czwarte. Kosma Wyreżnicki, Opty Okular, Jelenia Góra. Miejsce trzecie. Kasper Mizuro, KKS Gostyń. Na miejscu drugim. Dawid Frankowiak, MLUKS Wiktoria Jaroci na numerem 1, dzisiaj w Kozie Głowach Krzysztof Gdula, Akademia Kolarska Głogów Małopolski. Grupa, kolejne brawa dzisiaj dla nich w Kozie Głowach, kategoria młodzika, najlepsza szóstka zgodnie z regulaminem przed państwem. Dziękujemy bardzo, drodzy młodzi panowie. Kategorii Żak Dziewczęta zapraszam. Miejsce szóste, Julia Pisiewicz, Grupa Kolarska Gliwice. Miejsce piąte, Anna Lewandowska, Grupiński Suszec. Na miejscu czwartym Aleksandra Szpilok, Grupa Kolarska Wiktoria Rybnik. Na miejscu trzecim Marta Juskowicz, Akademia Kolarska Bonecki Team. Na miejscu drugim Lena Ruszkiewicz, UKS Avatar, a numerem 1 Natalia Piruk, Dejszman SKSM, Matę Sobutka. Prosimy bardzo. I prosimy o kolejne brawa dla tych młodziutkich zawodniczek, które rozpoczynają swoją przygodę z kolarstwem. A kto wie, takie sukcesy oczywiście budują. Brawo, brawo dla nich. Dziękujemy uprzejmie. Kategoria Żakę, chłopcy, miejsce szóste. Stanisław Wrona, Dejszman SKSM, Max Sobutka. Miejsce piąte, Mikołaj Bereżnicki, Opty Okular, Jelenia Góra. Miejsce czwarte, Guido Pokorny, reprezentant Żelazirne Podbrezowa. Miejsce trzecie, Miłosz Pietrzak, Krupiński Suszec. Na miejscu drugim, Ignacy Surnacz, Akademia Kolarska Głogów Małopolski. A numerem jeden, taki troszkę z dłuższymi włosami, Mikołaj Klaszkowski, Azalia Brzuza Królewska. Prosimy bardzo kolejną grupę zawodników do dekoracji i prosimy pana Janusza Bosia, pana wicestarostę Mariusza Morawca i również pana sekretarza gminy, pana Krzysztofa Wąga o kolejną dekorację. Kolejne brawa dla tych młodych zawodników dzisiaj w Kozie Głowach. Przypominam, najlepsza szóstka w kategorii Żak i to oczywiście ten ostatni akcent dekoracyjny w tym bloku. Dziękujemy bardzo. Przenosimy się wolniutko już na trasę. Wystarczy, można się pocieszyć Dawaj, 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 daw
puszczaj, mijasz. Bardzo ładnie, Markusz, ale... Co nie dojeżdżę, to wygląda. Trzymaj ta Asinka. Trzymaj ładnie. Trzymaj ją do końca. Hop! Super, brawo! Pięknie! Czyla mi swoje, tak trzymaj! Uciekaj, uciekaj! Dobrze! Hopa, dawaj! Hopa! Dawaj! Dawaj, szybko, Kasia! Super jedzie, super! Zuza, ta sama odległość! Jedna minuta. Nie,
Hop, hop! Najlepszych aktorów tej drugiej części, tak, która Patryk skoczy, widzę, że nie tutaj ekipa obu.
Oczywiście będzie Elita, spoglądam, czy tam był ten junior. Mamy go, a więc dokładnie Juszczek. Piękna pogoda, wspaniała postawa, drugie miejsce, ale nie zawsze jest tak pięknie na zawodach w kolarstwie przełajowym. Tak, dokładnie. Dwa pierwsze wyścigi nie poszły po mojej myśli przez chyba przerwę po sezonie szosowym. Teraz długo się przygotowywałem do tego wyścigu w Koziegłowach. No i w sumie wszystko poszło tak, jak chciałem. Drugie miejsce, jestem zadowolony. I przed tobą kolejne wyścigi, kolejne wyzwania, między innymi Szczekociny, Ucisko. Tak, dokładnie, ale głównie chciałem się skupić już teraz na Mistrzostwach Polski. To jest mój cel na sezon. I zdobyć tam jakieś punktowane, czy nawet medalowe miejsce, tak? No, liczę na koszulkę, tak. Czyli na koszulkę Mistrza Polski. Tego ci życzę i gratuluję dzisiejszego sukcesu. Dziękuję bardzo. Przed Państwem najlepszy zawodnik w Koziegłowach, w Pucharze Polski. Wielokrotnie tutaj byliśmy z kamerą, wielokrotnie Pan startował, ale dzisiaj jest to zwycięstwo. No tak, dzisiaj starałem się odjechać od samego startu, bo widziałem nowe twarze na starcie, nowych zawodników, z Szosy przyszli, z MTB, więc nie wiedziałem tak naprawdę, czego się spodziewać, więc postanowiłem od samego początku ruszyć najmocniej i zrobić jakąś tam przewagę bezpieczną i później trzymać ją do mety. No właśnie, po dwóch kółkach już miał Pan ponad 2 minuty przewagi nad tą grupką, która Pana goniła i nawet tutaj na tej długiej prostej nie było Pana widać. Jak Pan już skończył swoją jazdę i tam odliczyłem do 40, to dopiero pojawili się pierwsi zawodnicy na zakręcie, czyli to było ponad kilometr, jeśli idzie o trasę. No tak, myślę, że to nie były 2 minuty, a jakieś tam 40 sekund. No to na przełaju to już jest naprawdę spora przewaga bezpieczna. Kontrolowałem, wiedziałem, w których miejscach się mijamy, tego się trzymałem i wygrałem wyścig. Co jeszcze w tym roku? No w tym roku planuję jeszcze starty za granicą w Czechach na edycji Toy Toy Cup. Mój najlepszy start w Czechach to 10. miejsce. Wiadomo, tam jest poziom trochę wyższy, więc to 10. miejsce mnie bardzo cieszy. Tak naprawdę jest połowa sezonu, więc ten najtrudniejszy okres jeszcze przede mną do Mistrzostw Polski w styczniu. I właśnie chcę jak najlepiej wystartować Mistrzostwa Polski, które są w styczniu. No właśnie, żeby ten nowy rok rozpocząć pięknym akcentem i tego Panu życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Patryk Stosz, miejsce drugie. A tam z tyłu widzę, że jest walka o to miejsce trzecie. Patryk Stosz, drugi. Oj, wysunięte koło i teraz tylko... Juniorka młodsza na miejscu trzecim zapraszam Hanna Mazurkiewicz, warszawski klub kolarski. Prosimy bardzo, miejsce drugie w kategorii juniorek młodszych. Zofia Blusz, grupa kolarska Wiktoria Rybnik. Zapraszamy serdecznie, drogie panie. A szanowni państwo, Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, burmistrza Jacka Ślęczki, pojedzie dokładnie do Mlada Bolesław, Teresa Cipulkowa, auto Skoda Mlada Bolesław. Prosimy bardzo o tą dekorację. Tak jak mówiłem, pan burmistrz Jacek Ślęczka, pan sekretarz gminy Krzysztof Bąkę i wicestarosta pan Mariusz Morawiec, jak zawsze z nami obecni tutaj. I zawsze z tym wsparciem, które potrzebne jest przy każdej imprezie sportowej. Szanowni państwo, fanfary niech brzmią, brawa niech będą, zagrzejcie swoje dłonie. Najlepsza trójka juniorek młodszych. Kategoria junior młodszy na miejscu trzecim dzisiaj reprezentant Akademii Kolarskiej Bonewski Team. A dokładnie? Dokładnie. Ksawery Adaszak. Na miejscu drugim kolega klubowy Ksawerego, a więc również Akademia Kolarska Bonewski Team. Wiktor, czekaj!
A numerem jeden dzisiaj w tych zmaganiach w kategorii juniora młodszego, szanowni państwo, będzie reprezentant LKS-u Pomszczelce Krajeńskie. Zapraszam go na najwyższe podium. Dawid Lewandowski. Kategorii juniorka na miejscu trzecim. Dzisiaj w kozie głowach zawodniczka klubu Kolejarz Jura Częstochowa, Marta Marek. Na miejscu drugim Tatiana Gromada, numer jeden, Malwina Mul. Azaria Brzuza Królewska. Malwina Mol, Azaria Brzuchła-Królewska przed tygodniem w Holandii na Mistrzostwach Europy. Znakomity start tej zawodniczki. Wiem, że szykuje się na tabor czeski, na Puchar Świata. Ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, że to naprawdę wielki kolarski talent szlifowany przez Staszka Zygmunta, trenera Azarii Brzuchła-Królewska. Szanowni państwo, wasze dłonie zimne niech będą gorące oklaskami, brawami, fanfary dla najlepszych juniorek dzisiaj w Kozie Głowach. Konrad Jasik, znakomity kołarz ekipy Błękitnych Przeblady. Pamięta o tym klubie. Skoczcie razem, Konrad, niech pójdą plesze. Brawo, dzisiaj najlepszy Janiszewski, jeśli chodzi o Błękitnych. Brawo dla nich. Na miejscu trzecim w kategorii junior, dzisiaj w zmaganiach na Pucharze Polskiej w Kozie Głowach, reprezentant RK Ekskluzji w Dorsem TV Team, Xavier Garnek. Na miejscu drugim Bartosz Oleksiak, ale w innych barwach, choć wychowanych w Błękitnych Kozie Głowych, w barwach Kolejarza Jura Częstochowa. Bartosz Oleksiak, miejsce drugie. I numerem jeden w kategorii junior, reprezentant ekipy UKS-u Koźmianka Koźminek. Łukasz Juszczak, zapraszam. Trójka w kategorii junior przed państwem. Plecze niech błyskają, bo one muszą być i muszą mieć światy. Dariusz Krzywański, TKP Cycling obecny z nami, ale fanfary i brawa należą się tej trójce. I przed nami przedostatni akcent dekoracji. Elita kobiet. Na miejscu trzecim Dominika Włodarczyk, Mat Atom Developer Wrocław. Na miejscu drugim Zuzanna Przystała, prosimy bardzo. A dzisiaj numerem jeden w kolarskiej elicie kobiet na zmaganiach Pucharu Polski w Kozie Głowach. Panie burmistrzu, proszę wybaczyć, puchar pojedzie do Czech, a ten puchar odbierze od pana Nikola Bajgerowa. Najlepsza trójka w elicie kobiet, Nikola Bajgerowa, przypominam, numer jeden dzisiaj w Kozie Głowach. Mężczyzna na miejscu trzecim, Karol Michalski, OWC Oldenzaal, zapraszam go serdecznie. Na miejscu drugim ten, który rozpoczynał swoją karierę w Kluczborku i rozpoczynał ją od Przełaj, w tym roku znakomity sezon szosowy w ekipie Bostera. Nikt to inny, Patryk Stosz, miejsce drugie, prosimy. I dzisiaj faktycznie noga mocno podaje Wiktoria Jarocin akcent i numerem jeden Bartosz Wittler.
jest z nami Szymon Pomian, to bardzo prosimy o potwierdzenie. Szymon Pomian. Najlepsza trójka w Elisie, brawo dla nich, fanfary dzisiaj dla nich w Kozie, szanowni państwo. Panie burmistrzu, jesień czy zima, piękna pogoda i przełaje kolarskie to oczywiście Kozie Głowy. Jak pan to robi, że taka wspaniała impreza po raz kolejny, wielka frekwencja, największa ze wszystkich imprez przełajowych w kraju, no i wszyscy zadowoleni? Tak jak pan powiedział, ta wyjątkowa atmosfera nie tylko pogodą, ale i również naszymi tutaj możliwościami pozwala nam na organizowanie naprawdę wielkich imprez sportowych, kolarskich na terenie gminy i miasta Kozie Głowy. To ogromny zaszczyt, to duma, że po raz kolejny możemy gościć całą czołówkę wyjątkowych zawodniczek i zawodników z kraju i zagranicy, którzy chcą się ścigać w pierwszych takich właśnie koziegłowskich przełajach 11 listopada w rocznicę o Puchar Polski. No i właśnie, i zawsze pan przychodzi, wręcza nagrody, to też jest jakaś tam motywacja dla tych młodych, którzy uprawiają, a przecież tutaj z tych terenów pochodzi mnóstwo zawodników. Tak jest, klub kolarski Błękitni Kozie Głowy jest klubem, który ma bardzo bogatą historię. Tworzyli ją zawodnicy, tworzyli ją trenerzy, ale i również środowisko, w których tutaj trenowali. Jesteśmy dumni, że te kilkadziesiąt lat możemy przepięknie kontynuować te wyjątkowe tradycje pięknego sportu kolarskiego w klubie kolarskim Błękitni Kozie Głowy. No i dzisiaj drugie miejsce w gronie juniorów zawodnika z miasta Kozie Głowy. Tak jest, mamy tutaj Bartosza Oleksiaka, za chwileczkę będę mu wręczał, gratulował. To drugie wyjątkowe miejsce w Kozie Głowach. To jest duma, to jest również i wielkie emocje, ale i również wielkie wyzwanie dla zawodnika, dla klubu, dla nas jako dla samorządu, który wspiera klub sportowy.